były terenami podmokłymi, w ogóle woda stała na terenach. I tak Krzyżacy próbowali zdobywać w ciągu lat. Nie udawało się. To był świetny pomysł. Czekali do zimy. Zamarzało i zimą zdobywali i jeziora były i lotniska zamarznięte, było dużo łatwiej rycerzom zbroi przemieszczać się po zamarzniętym terenie niż po podmokłym. Stąd ich Kopilin. Był to rycerz, który właśnie posługiwał się długą, kilkometrową kopią, ale do jednego kopilnika przeważnie pół, a czasami, jeżeli był na tyle zamożny rycerz, że mógł mieć kilku, miał strzelcz. W wojsku wśród polskiego rycerstwa strzelcami posługiwali się kopiami, wśród litewskiego, a już szczególnie tatarskiego, łukiem. Jedno i drugie było dość skuteczne. Jak początek się bitwy? Kopijnicy opuszczali swoje kopie, całym rozpętem nacierali na przeciwnika. W tym czasie ci strzelcy ponad głowami właśnie kopijników atakowali stronę przeciwnika. Natomiast Krzyżacy oddali dwie sale. Bardziej mogło stworzyć zupełnie. Będzie dokonać jakichś strat, bo otóż chyba tak, Państwo dalej zobaczą kilka kamiennych kul. No to trzeba było bezpośrednio uderzyć dokładnie rycerza, ewentualnie konia, żeby go usunąć. A często, jeżeli to było gdzieś z boku, nie miało większego znaczenia. Po wystrzeleniu to ci kopijnicy, po pierwszym uderzeniu, jeżeli nie zostali już w takich skokach, przestali się zaczekać, tak samo strzelcy, łuki czy kurz, tego rodzaju bezpośrednie zwarciu nie było używane. Jeżeli z bliska taki topór był uderzeny, to nawet ta zbroja wiele nie pomagała. No może przy takich lekkich uderzeniach czy zasięgni jakąś ochronę dawała. Wiele nie pomagało. Tak jak mówiłem, bardzo niewiele metalowych rzeczy, bo co metalowe było cenne. To są tutaj, widzicie Państwo, te niewielkie zbiory. I to w większości, tak jak wspominałem, o kamienicy pokrewnej. Tam około 300 kości, około 300 pochowanych. Nie znaleziono. Tak naprawdę były to głównie groty strzał, które między żebrami znajdowano, na których już nikt nie wyjmował. A tak to bardzo niewiele tych metalowych części. Stąd tak jak niektórzy opowiadają, to przecież wystarczy tu z wykrywaczem metali wysłać ludzi i wszystko się znajdzie. Nic się nie znajdzie. Chodzili i znajdywali co? Fragment jakiegoś ułamanego pługu, jakieś inne narzędzia rolnicze z zupełnie innej epoki, a z bitwy 1410 roku niewiele rzeczy zostało, to są właśnie tak. Chcesz próbę rycerską przejść? Chcesz poczekać? To walczy? Ale się odsunie. Musisz trafiać! Musisz trafiać! O! Uciął mi nogę! Ale odrosła! Ala, ja zaraz przyjdę. Dobra. Czujesz, że już masz siłę? Czujesz, że dasz radę pod Grunwaldem wstawać, a drugą nogę mi uciął. Ledwo mogę chodzić bez tych nóg. A trzecią nogę i czwartą i piątą nogę mi uciął. No ja nie wiem, czy aż takie mocne czary zastosowałam. Ja nie wiem. O, ciął mi rękę. Została mi ręka tylko jedna. No. No dobrze, rycerzu, zasłużyłeś na nagrodę. Chcesz nagrodę? Zaraz tu! Musiał obciąć mi cztery nogi i jedną rękę, dopiero mu wydał. No panie, teraz to grabić będziemy. A co to za takie same? Jakieś dziewoje, pewnie i one chcą stoczyć walkę. Na wzrok. Krzyżnikiem chyba o tym, która jest bardziej straszna. Ej, może byś mi ukradł jakąś broń, czy co?
Porwać gałusia! Ja to na celu umiem! Chodźcie! No do takich pod... A kto chce mi ukraść broń? Stary! Kto chce moje bronie? Stary następny! Ja mam bronię! Uwaga! Kto pierwszy łapie pana gwoździa, dostanie nagrodę! Bo i tak nie ma drugiej takiej innej. Przyjmijcie przeto te pachnidła, pieśni grunwaldzkie, a słuchając ich, wspomnijcie też rzeźnika Chichota, z którym to nie przestraszyć wam wypadło.